Cześć. Cześć. Mija już rok, odkąd zaczęliśmy naszą budowę i chcieliśmy pokazać Wam na naszym przykładzie, co przez ten rok da się zrobić. No właśnie. I tak, żeby mieć taką jasność, to my budujemy dom 264 m2. Jest to projekt indywidualny. Dom będzie w pełni zautomatyzowany. Ma to duże znaczenie, jeśli chodzi na przykład już o elektrykę. No i wszystko, co w dzisiejszym odcinku powiemy, to jest stricte budowa. Tutaj nie rozważamy żadnej zakupu działki czy ogarniania projektu, bo to się już działo dużo, dużo wcześniej. Dokładnie. A tutaj to wszystko, co liczymy, to jest od momentu, w którym geodeta wbił swoje tyczki tutaj u nas na działce, czyli w okolicach czerwca tamtego roku. Pamiętajcie, żeby zostawić subę i łapkę w górę. No właśnie, dzięki temu będziecie na bieżąco z naszym kanałem, gdzie podajemy wszystkie koszty budowy, bez żadnej ściemy. Wszystko po prostu, co do nas przychodzi, my zapisujemy w Excelu, no i później przedstawiamy Wam. A w dzisiejszych czasach jest to dosyć istotne, żeby znać te prawdziwe koszty budowy. Dobra, to zacznijmy po kolei. Udało nam się wbudować mury, zrobić stan zero, stan surowo otwarty. Robiła nam to jedna ekipa i zajęło to aż 5 miesięcy. No jest to czas tragiczny, naprawdę. Porównujemy sobie ze wszystkimi budowami, które się dzieją tutaj dookoła, bo tych budów jest co najmniej kilka. I no, nasza ekipa wypada naprawdę najgorzej. No, najgorzej przynajmniej jeśli chodzi o tempo pracy. No tak, jeśli chodzi o wykonanie, to oceniam to wszystko, co zrobili na dobre. Do bardzo dobrego troszeczkę brakuje. I no, wynika to z tego, co wszystko opublikowaliśmy do tej pory na kanale, więc chyba nie warto się powtarzać. Jeśli Was to ciekawi, to zapraszamy do poprzednich filmów. W międzyczasie zaczęliśmy zbierać działkę w media, czyli wodę i prąd. Gaz już mieliśmy, ale nie był nam w ogóle potrzebny. Dogadaliśmy się też z lokalnym dostawcą internetu. No i miał już być. Mówię miał, bo termin minął miesiąc temu, a internetu wciąż nie ma. Także no, mam nadzieję, że uda się ten internet ogarnąć. Nam się na razie do końca nie spieszy. Sąsiadom pewnie bardziej, bo już mieszkają, ale wiecie, no, u nas jeszcze elektryka jest w trakcie, także ja na to przymykam oko, a że ja to wszystko tutaj ogarniałem, to mi się nie spieszy, żeby tam dzwonić ponownie. A warto zaznaczyć, że zaczęliśmy dość wcześnie się starać o ten internet, więc no już prawie na samym początku. Tak, praktycznie jak kupiliśmy działkę, to ja już dzwoniłem i dogadywałem się z tą właścicielką, jedną z tam ze współwłaścicielek, także no, ten temat już się ciągnie. Ciągnie się z półtora roku. Udało się też zamontować wiązary i wtedy pożegnaliśmy się z naszą ekipą, bo mogli domurować te ściany szczytowe i finalnie od nas odeszli. Ja naprawdę, uwierzcie mi, to był wspaniały dzień, nigdy już ich nie widziałem na oczy. Były tam jakieś drobne rzeczy, co kierownik powiedział, a może by wezwać tą ekipę, by poprawili. I ja tylko reagowałem uśmiechem i szedłem dalej, bo nie chcę więcej tych panów widzieć. Tak, już się napatrzyliśmy na nich. Później zamówiliśmy okna i bramę garażową, a następnie drzwi z jednej firmy. Okna mamy już zamontowane, a drzwi będą montowane w najbliższym miesiącu. No, a brama jeszcze później. No, bramy przełożyliśmy z tego względu, że niedługo wchodzi tutaj tynkarz i nie chcieliśmy, żeby brama garażowa była montowana przed tynkami ze względu na uszkodzenia. No i w tym miejscu możecie powiedzieć, no dobra, ale to czemu montujecie drzwi? No, drzwi montujemy dlatego, że chcemy, żeby były ładnie wykończone. Rozmawialiśmy o tym z tynkarzem, rozmawialiśmy z kierownikiem budowy, no i jeden tynkarz mówi, żeby montować i on zrobi to na perfekt, a kierownik budowy po doświadczeniach mówi nie montować, nie ufać tynkarzom, nie? Także wiecie, jest taki dysonans troszeczkę poznawczy i chyba ryzykujemy, tak? Tak, zdecydowaliśmy się zaryzykować, widzieliśmy też na żywo, jak to robią, więc no, uznaliśmy, że zaryzykujemy. Ale drzwi są drogie, więc może... Więc trochę się boimy jednak przez cenę tych drzwi, ale no... Damy radę. No. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. Zamykamy oczy i lecimy do przodu. Niestety musieliśmy również poprawić konstrukcję dachu. Mimo, że nasz architekt tworzył projekt indywidualny, nie wziął pod uwagę wszystkich zmiennych. Dach chcieliśmy tak wykończyć na równo z budynkiem, bo tak nam się wtedy podobało. Po czasie stwierdziliśmy, że fajnie by było jednak, żeby było troszeczkę wystające jak w tych nowoczesnych stodołach, ale no już było za późno, już stwierdziliśmy, dobra, olać, przeżyjemy jakoś. No ale po tym, jak pojawił się u nas na budowie pierwszy raz dekarz, żeby zrobić gdzieś tam wycenę, to powiedział, że no nie da rady tak dachu zrobić i trzeba coś tutaj pomyśleć, bo przecież ta dachówka trochę waży i na bokach będzie się uginało.
Nagraliśmy o tym osobny materiał, także odsyłam Was teraz do jego obejrzenia, jeśli jesteście ciekawi. Ale ważne jest to do zaznaczenia, że musieliśmy to poprawić i to zajęło oczywiście jakiś tam dzień, dwa, chyba do tygodnia, jeśli dobrze pamiętam, ze skołowaniem drewna i tak dalej. Później pokryliśmy dach membraną i dachówką, bez deskowania. No właśnie, bez deskowania, co było bardzo dobrą decyzją, wciąż tak uważamy. Później Dominik zaczął pracę nad elektryką. Tak, zacząłem wtedy od bruzdowania, bo to była zima, pozabezpieczaliśmy tutaj okna z bratem i wszedłem i zacząłem bruzdować. Oj, było ciężko, nie wspominam tego dobrze, bruzdowanie w silikacie to ciężka sprawa. A przechodząc dalej, z takich pozytywnych rzeczy, jak już się zaczęły wiosenne roztopy, zamontowaliśmy przydomową oczyszczalnię ścieków. Która wygląda trochę jak mała ciuchcia. Zakopana pod ziemią. Później przyszła ekipa, która rozłożyła nam rury już pod instalację rekuperacji. No tak, no jeszcze bez rekuperatora, bo rekuperator będzie montowany już tam w tym okresie takiego białego montażu, żeby się nie zniszczył po prostu. Bo nie są to tanie sprzęty. Wykonaliśmy hydroizolację i termoizolację naszego chudziaka. I był to kawał ciężkiej roboty, który robiłem ja, pomagał mi tata. Ale ogólnie robiliśmy to sami, bo chcieliśmy tak zrobić od samego początku. Taki był pomysł, że nie ufamy innym, tak w dużym skrócie. Później wpadł do nas hydraulik, a w zasadzie ekipa, bo nie był sam. I rozłożyli nam wszystkie piony kanalizacyjne oraz podłogówkę. Po podłogówce przyjechali panowie i zrobili nam wylewki anhydrytowe w całym domu, poza garażem i kotłownią. Tam mamy cementowe. Z tego względu, że w kotłowni i garażu chcemy mieć spadek delikatny, no bo nie mamy tam żadnych dziwnych kratek, bo nie lubimy takich rzeczy, poza tym one rdzewieją, wiemy to z doświadczenia u nas tam w bloku, tak się dzieje. I stwierdziliśmy, że nie, wystarczy spadek, wszystko będzie sobie tam spływało poza garaż. Tak, a z wylewkami anhydrytowymi nie byłoby to możliwe? No tak, bo one mają taką konsystencję budyniu, no i... Spróbujcie rozłożyć budyń po skosie. Może Wam się uda. Może Wam się uda, Panu się nie udało albo się nie chciało. No i to byłoby na tyle. Tyle udało nam się zrobić w rok. No w najbliższym czasie ja kończę elektrykę. Tak jakbym miał ocenić, jeśli chodzi stricte o te kable elektryczne, to zostało jeszcze z 8 godzin pracy. Ciągiem, takich roboczo godzin oczywiście. No i wchodzi do nas tynkarz, później to wszystko ogarnąć. Czy dało się coś przyspieszyć? Oczywiście, że dałoby się, ale już przy stanie zero musieliśmy wybrać piach, bo było źle zagęszczone, więc trzeba było to robić ponownie. Finalnie wszystko to się wydłużyło o jakieś 3 tygodnie. Niestety tak było. Później doszły problemy z wiązarami. Wiązary się nam opóźniły o tydzień. No, możecie się śmiać, że o tydzień, ale przez to, że wiązary się opóźniły o tydzień, no to panowie nie mogli dobudować ścian szczytowych, więc my mamy tutaj, liczymy ten tydzień opóźnienia. No i przez to nie mogliśmy dograć terminów z naszym dekarzem, więc dekarz finalnie musiał o 2 tygodnie przesunąć wejście na nasz budynek. Także... Musiał zabezpieczyć wiązary, bo nie mógł od razu wejść i układać. No to było takie trochę przykre, bo finalnie się okazało, że no tak 6 tygodni opóźnienia nie ze względu na nasze winy, tylko takie jakieś, nie wiem, niedbalstwo niektórych ekip, gdzieś może branie za dużej ilości zleceń w przypadku wiązarów na przykład, bo wiecie, to, że był ten tydzień opóźnienia, to tylko dlatego, że ja później codziennie dzwoniłem i mówiłem, że no nie może być takiej sytuacji, bo panom się naprawdę, uwierzcie, nie spieszył. Dodatkowo mieliśmy aż 5 tygodni opóźnienia związanego z takim naszym życiem prywatnym. No, tego się nie da zaplanować niestety i dlatego wciąż rozkładam też przewody na budowie. Myślę, że to wszystko już by było skończone. Już dawno tynkarz by nam zamknął ten budynek. No i sumarycznie daje nam to 11 tygodni opóźnienia, czyli jest to 2,5 miesiąca, tak w zaokrągleniu. Czyli to, co my osiągnęliśmy w rok, dało się zrobić w 9,5 miesiąca. No i to byłby bardzo dobry wynik, ale nie ma tego złego, no bo budynek dzięki temu stoi. Wszystkie pęknięcia, które miały już gdzieś tam się pojawić, to się pojawiły. Ogólnie nie było ich dużo, nie mogę tutaj powiedzieć. Mhm. Także jak tynkarz przyjdzie i się pojawią pęknięcia, to raczej nie przez to, że budynek gdzieś tam sobie osiada. Muszę powiedzieć, że to, że się postaraliśmy przy stanie zero, zwraca się teraz z nawiązką. Tak, bo faktycznie ten budynek no nie osiadł tak jak no, a jeśli osiada, to równomiernie i po prostu tego nie widzimy. Czyli to jest wszystko zgodnie z fizyką budowli. Jest bardzo dobrze.
Ile to wszystko kosztowało? Bo nie wszystko podawaliśmy, bo mamy pozapłacane niektóre zaliczki na przyszłe rzeczy, a podajemy jakby już wydatki całkowite. I do tej pory nasz arkusz z wydatkami pokazuje, że wydaliśmy 804 839 złotych i 14 groszy. No, także jest konkretnie. I w sumie wciąż się mieścimy w naszych założeniach. Tak, tak jak estymowaliśmy, nie przekroczyliśmy na razie tego budżetu. Wszystko jest okej. Okay. Także dla tych, co się martwią o nasze finanse w komentarzach, nie martwcie się, dajemy radę jeszcze. Ale jakbyśmy nie dawali, to napiszemy do Was mailiki. Będzie w porządku. Także rok za nami. No i mam nadzieję, że ten filmik pokaże Wam, jak fajną przygodą jest budowa. Bo wbrew powszechnej opinii, no my nie narzekamy. Uważamy, że wiedzieliśmy, na co się piszemy. Jest to oczywiście bardzo duże wyzwanie, ale takie wyzwanie z tych pozytywnych. Stresu trochę może na początku było, teraz już dużo, dużo mniej. I działamy, po prostu działamy i kończymy ten dom. Dzięki, pamiętajcie o subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. I do zobaczenia następnym razem. Na razie. Cześć.